Cześć, z tej strony Wojtek, to wszystko wina elfów i dzisiaj trzecia część, ostatnia Imperial. Znaczy trzecia część Imperialu oczywiście, nie ostatnia naszych kronik. W rozdartej wojną galaktyce Imperial wysławił się z wielu przyczyn. Znana jest jej agresywna doktryna polityczna, znakomicie wyszkoleni żołnierze, a także, i to chyba najbardziej, wielka różnorodność klanów i sił specjalnych. Najbardziej znane oddziały Imperialu to Krwawe Berety, Złote Lwy i Wilki. W ramach struktury wojskowej tej korporacji istnieje jednak prawie 1000 oddziałów specjalnych i tyle samo klanów, które wchodzą w skład korporacji. Złote Lwy. Złote Lwy są jednostką sił specjalnych, pozostającą pod dowództwem klanu Mardok. Założono je w tym samym czasie co Krwawe Berety. I choć nie są tak znane, w ciągu minionych stuleci wyróżniły się w wielu bitwach. Krwawe Berety założono do walki z Legionem Ciemności, natomiast Złote Lwy powstały, by walczyć z normalniejszym przeciwnikiem. Spokojnie, to w tle, to nie atakujemy Legion Ciemności, to śmieciarka przyjechała. Ale wróćmy do czytania. Jednostka ta brała udział w licznych wyprawach przeciwko każdej z pozostałych korporacji. Ze względu na politykę Imperialu, Złote Lwy stały się ekspertami w walce z siłami tej korporacji, szczególnie Lavenos. Stosunkowo niedawno zyskały też sławę specjalistów do walki z Cybertronikiem. Złote Lwy znajdują się pod bezpośrednim dowództwem ministra wojny. Z tego powodu zdecydowanie większość ich działań przynosi bezpośrednie korzyści całemu Imperialowi, a nie klanowi Mardok. Źli Samarytanie. Źli Samarytanie to byli członkowie klanu Finn, którzy zdali sobie sprawę, że jedynym sposobem powstrzymania Mrocznego Legionu jest zbrojna walka. Nie zgadzali się oni z polityką prowadzoną przez klan, polegającą na odrzuceniu przemocy, i wstąpili w szereg górali, którzy nadali im obecną nazwę. Członkowie tego pododdziału zgadzają się jednak z jednym z założeń filozoficznych ich dawnego klanu. Nie odbieraj życia ludziom, walcz jedynie ze stworami Legionu Ciemności. Podobnie jak wilki noszą włosy związane w warkocze, jednak w przeciwieństwie do nich malują twarze kolorem czarnym. Błękitne berety. O Boże, jak ich figurki są ładnie pomalowane. Błękitne berety są specjalnym oddziałem klanu Palladine. Służą zazwyczaj w czasie rozmaitych ceremonii, jednak w chwilach potrzeby wzywa się ich do walki. Uważani są zresztą jednym z najlepszych wojowników korporacji Imperial. Czy wy też macie wrażenie, że o każdej jednostce tutaj się mówi, że jest najlepsza? Ponieważ błękitne berety to osobisty strażnicy jej imperialnej jasności, doszli do perfekcji w wykrywaniu niebezpieczeństw. Gdyby tak nie było, jej wysokość mogłaby zostać ranna lub zabita. A na to żołnierze tej jednostki nie mogą sobie po prostu pozwolić. Dzikie róże. Nazwa oddziału pochodzi od godła klanu przedstawiającego czerwono-żółtą różę. Z drewna tej sławnej rośliny wyrabia się beczki, w których tak dobrze przechowuje się whisky. W baryłkach wykonanych z tego drewna whisky dojrzewa szybko i nabawa specyficznego aromatu, niezwykle cenionego wśród arystokracji Imperialu. Kiedy dzikie róże nie walczą dla Imperialu, destylują, no i wiadomo, piją whisky. Dzikie róże często idą do bitwy z manierką lub bukłakiem swojego produktu, wyjaśniając, że kropelka jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziła. Wydaje się, że tkwi w tym odrobina prawdy, gdyż osoby, które widziały róże w działaniach, twierdzą, że ich zaciekłość wymaga wypicia kropelki. Czarne berety. Utworzone przez klan Morgan, czarne berety są szkolone do bezwzględnej walki z heretykami. Wszyscy przechodzą szkolenie przygotowujące ich do walki w warunkach nieważkości i ciasnotach. W trakcie treningu nabywają umiejętności niezbędnych do prowadzenia starć w zamkniętych, ciasnych i pozbawionych ciążenia pomieszczeniach kosmicznych stacji i statków. Nie trzeba chyba jednak dodawać, że na Ziemi są równie groźni jak w kosmosie. Chociaż najważniejszym wrogiem tej jednostki jest Legion Ciemności, klan Morgan jest często pomawiany o spiskowanie z mroczną duszą, w zamian za co ciemność ma jakby nie tykać produkowanej przez nich elektroniki. Łowcy. Łowcy to oddział klanu
Dunisin. Ich nazwa pochodzi od nadzwyczajnych umiejętności śledzenia i zabijania wroga. Członkowie tej jednostki doskonalą swoje zdolności, polując na drapieżniki występujące w dużych posiadłościach klanu na Wenus i Marsie. Żołnierze tej jednostki są zazwyczaj umieszczani na czele sił Imperialu, przeprowadzając stamtąd rozpoznanie i śledzą ruchy nieprzyjaciela. Po obserwacji łowcy podejmują decyzję, gdzie i w jaki sposób nastąpi atak na armię nieprzyjaciela. W tym miejscu żołnierze łowców zostawiają pułapki, dzięki którym mogą uderzyć w najbardziej wrażliwe jednostki wroga, wprowadzając w ten sposób zamieszanie w jego szeregach i dokonując ciężkich strat. Koniczynki. Klan Murray jest znany z dwóch rzeczy. Z produkowanego przez siebie piwa i wyrabiania broni. Ponad 75% odbiorców piwa Imperialu kupuje je właśnie u nich. A należące do tego zakłady zbrojeniowe produkują większość broni używanej w siłach zbrojnych korporacji. Wliczając to sławne Claymory, czyli te miecze, których używają wilki, było o tym. Godłem rodu jest czterolistna koniczyna, a motto brzmi: Nasze szczęście nigdy nas nie opuści. Oba te symbole przyjęły się również w oddziałach specjalnych klanu. Znanego obecnie pod prostą, jak i ikoniczną nazwą koniczynki. I rzeczywiście wydaje się, że szczęście nigdy nie opuszcza koniczynek, gdyż choć zgłaszają się na ochotnika do najtrudniejszych zadań, zawsze udaje się im wyjść z nich cało. Okej, to tyle o jednostkach i jeszcze dwóch bohaterów tego klanu. Nie klanu, tylko korporacji. Edward S. Murdoch. Po zakończeniu wspaniałej kariery wojskowej przeniesiono z jego ukochanych krwawych beretów do Złotych Lwów, gdzie zyskał sławę jednego z najlepszych żołnierzy i taktyków Imperialu. Edward zdaje sobie sprawę z tego, że jest doskonałym żołnierzem. Jest skuteczny i nieustępliwy, choć jego zapalczywość już niejednokrotnie wpędzała go w tarapaty. Nigdy z własnej woli nie przyznaje się do popełnienia błędów i nigdy nie traci okazji do wykazania się. I drugi, Timothy Maguire. Po sprawdzeniu się w wielu bitwach z Bauhazem w dżungli Wenus, Timothy Maguire otrzymał awans na pułkownika, po czym przeniesiono go do Lwów, gdzie ma pomagać w walkach z Cybertronikiem. Siła Maguire'a leży w zdolnościach przywódczych i umiejętnościach wzbudzenia odwagi w ludziach, którymi dowodzi. Lubi podejmować ryzyko, ale tylko do pewnego stopnia. Reputacja dowódcy, przeprowadzającego operacje z minimalnymi stratami, jaką się cieszy, przyczyniła do tego, że nie jeden złoty lew prosi o przeniesienie do jego oddziału. Okej. I to jest wszystko o Imperialu. Nie wiem, czemu nie ma takich jeszcze jak pilot Trevor Barthover albo Sam Galahad. Przynajmniej ja nie znalazłem opisu tych postaci. Pierwszy jest bohaterem Kawalerii Powietrznej, drugi Wilków, a może mi gdzieś po prostu umknęli, może ich nie ma ich opisu w tych podręcznikach do Battla. No i to tyle na dzisiaj, a jeszcze jedna kwestia. Daję sobie jeszcze dwa opowiadania z Kronik Mutantów. Przeczytam jedno z podręcznika, drugie jakieś tam autorskie i no jeśli oba będą takie słabe, bo de facto uważam, że to opowiadanie ostatnie o Mortyfikatorze było słabe w porównaniu do opowiadań, które mamy w Legendzie Pięciu Kręgów, to odpuścimy sobie temat opowiadań, skupimy się na lorze i powoli zaczniemy przystępować do tematu Neuroshimy. To był Wojtek z To Wszystko Wina Elfów. Dzięki, cześć.